Dzisiaj z nami niezwykła gościni, Eliza Piątkowska, słuchajcie. Specjalnie się tego nie mówiłam, ale jak cię pierwszy raz zobaczyłam w tym konkursie Nyxa, jak wyglądają twoje prace, jak ty o nich mówisz, to po prostu ja oszalałam, ja sobie pomyślałam, ta dziewczyna to jest jakiś kosmos i nie mogłam się doczekać, żeby cię poznać. Cieszę się, że też się super rozwinęłaś, też, że cię marki widzą i że w ogóle super poszłaś w tą drogę, bo wiesz... To jest bardzo miłe. Bo niektórzy to tak, wiesz, nie inwestują w to czasu potem i siebie. Ale w ogóle tak się cieszę i w ogóle jesteś dla mnie takim diamencikiem na polskiej takiej makijażowej scenie, że wow, to teraz wow. Coś powiem, jakbyś powiedziała 17-letniej mnie, że będę tutaj siedziała i ciebie malowała, to się już wyszło w ogóle totalnie. Ja oglądam ciebie od Kołnierzyków z Filcu, także... O Boże, to był jak drugi, trzeci film Kołnierzyki z Filcu. Tak, także... Wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe w życiu, totalnie. I dla mnie to niezwykły zaszczyt, że dzisiaj pogadamy. Kto cię nie zna, to cię bardziej pozna. Yes. W ogóle ty nie robisz takich gadanych mocno filmów, ale na Instastory nie. Można cię bardzo fajnie poznać. I w ogóle Eliska ma zajebiste Instastory. Potrafisz to tak robić, że naprawdę, że wiesz, że to jest po prostu interesujące i wnosisz coś do życia. Twoje, wiesz, mierzenia. Stanikowy content. Stanikowy content na duży biust. No nie ma takich w ogóle rzeczy jeszcze nie dużo. Ma. No dlatego to robię. Ja potrzebuję tego i ogólnie, co mnie mega jara, widzę, że moi widzowie też to potrzebują, ale jak znajdę coś na duży rozmiar, no to w 100% jest to też na mały rozmiar, więc jest to dość uniwersalne. I po prostu taki powerful girly vibe u ciebie zawsze. Always and forever. I got you, boo. Yes. Dobra. No i tak jak zawsze, my tutaj wyłączamy za chwilę podgląd. Ja nie będę widziała, co ty mi robisz. I lecimy z tym. Lecimy. Od czego zaczynamy? Od brwi. Wow. I patrzcie, co mamy. Eyeliner z Inglota i się jaram, że nasze marki, i zwłaszcza nasz kochany Inglot w ogóle, bo Inglot ma potencjał. Fun fact, pracowałam w Inglocie. Fun fact, nie przyjęli mnie kiedyś do Inglota, bo powiedzieli, że nie przyjmują ludzi z kolczykami. A to nie, to jak ja się zatrudniłam, to nie miałam kolczyków, ale miałam dziary, miałam tunele już i to już było po zmianie podejścia. Okej. Ja mam trzy brwi na krzyż. Tak. Ale są. Tak. Pamiętam, jak robiłaś głosowanie na stories, czy zgolić sobie brwi i ja tak w ogóle byłam za tą opcją. Ja nadal o tym myślę. W sensie zbliża się Halloween, więc myślę, że już to właśnie gdzieś na przestrzeni malowania do Halloween, no bo zakrywanie brwi i blokowanie jest dość męczące i długotrwałe. Czasochłonne, o tak. No i generalnie po co? Jak można zgolić, a one dość szybko odrastają, więc ja sobie stwierdziłam, że jak właśnie mam golić brwi, to zrobię je w takim momencie, kiedy będzie to dla mnie najbardziej po prostu wygodne. Czyli to się wydarzy niedługo. Misia Joachim mnie chyba zainspirowała swoimi goleniami brwi, po prostu za każdym razem inaczej. To są takie możliwości makijażowe, że po prostu szok. Tak. No i jakby, wiesz, brwi zawsze sobie można dorysować, zresztą ty sama robiłaś te z tych tatuaży do brwi. Niesamowite one są. Tak, teraz tyle możliwości, że nawet jak się nie ma tych brwi, to może sobie coś tam wykminić, nie? Więc totalnie no problem. Myślę, że bardziej zaskoczona byłaby moja mama. Albo przerażona. Jeszcze nie wiem, bo w sumie z nią też nigdy nie wiadomo. Komentuje jakieś twoje luki czy coś? Nie, myślę, że przerażałoby ją to, że wyglądam tak na co dzień, no nie? Trochę. Bo moja mama jakby bardziej woli taką klasyczną stronę kobiety, a ja jestem takim dzikusem. Na Wigilię tak pójdziesz bez brwi? Ja tak... To wtedy te tatuaże wlecą. Tak. Babcia jakby zobaczyła, to by się przeżegnała, nie? Generalnie moja mama... przeważnie widzi moje makijaże, to widzi je na Instagramie, bo ja maluję się po nocy, więc ona dopiero już jest postawiona po fakcie dokonanym, ale raczej nigdy nic nie powiedziała złego na temat mojego makijażu. Sama przychodzi do mnie tak, oczko pomalujesz? Oczko? Na jakąś imprezę albo coś? No ale maśniesz mamę, nie? Także no to fajnie. Nie ma problem. A co uważasz, jak ludzie czasami piszą, że jak wrzucasz rzeczy na Instagram i w ogóle w internet, to musisz się liczyć. Znaczy, no wiadomo, że musisz się liczyć z jakąś opinią, tylko opinia, jaką zostawiasz w internecie, świadczy tylko i wyłącznie o tobie. Więc jeżeli jesteś w stanie wyrazić konstruktywną krytykę bez obrażania kogoś i bez jakby szerzenia jakichś takich podhejtowskich komentarzy, to spoko, fajnie, możesz wyrazić opinię, możesz wyrazić konstruktywną krytykę, ale jeżeli jest to po prostu zesranie się w komentarzu, żeby skomentować negatywnie czyjąś aparycję, czy wygląd, czy cokolwiek, no to jest to moim zdaniem po prostu niepotrzebne, nie? Już mamy prawie bazę zrobioną, tak? Jest mordka? Tak, jeszcze róż trzeba dodać. Są takie kształtne już jestem, bo już bronzer poszedł i w ogóle. Mam nadzieję, że to w kamerze będzie wyglądało lepiej niż żywo. To co, na żywo źle?
Nie, myślę, że spokojnie. Chociaż ja mam wadę wzroku, a nie noszę ani okularów, ani soczewek z własnej odpowiedzialności. Świetnie. Tak, ale moi drodzy, żebym teraz najlepszego różu na rynku, czyli Władek Beauty Boy. Pozdrawiam Władka. Ten kolor jest po prostu cudowny, tak, bo ja kocham różowe róże. Dawno kogoś nie malowałam, więc też jest to taki przyjemny odłamanie od rutyny. No. Ile możesz się wymalować, wiesz? Już ci się to w pewnym momencie trochę opacza i musisz trochę odpocząć. A masz tak właśnie czasami, że masz takie momenty, że musisz w, nie wiem, 4 dni w ogóle nic na to nie patrzeć i nie dotykać. Tak. Totalnie. I ja czasami robisz sobie takie detoksy. Robię i czasami specjalnie na przykład nie wrzucam nic na stories, jakby znikam sobie na przykład dzień czy dwa. Czyli to czy właśnie weekendy. I od jakby tematu makijażu, tak, i od social media. Tak, bo czasami jest tego po prostu zbyt dużo. A ja się dość szybko przebodźcowywuję, zwłaszcza jak na przykład mam też dużo na głowie i w ogóle jakby, wiesz, dużo się rzeczy zbiera w jednym momencie, no to muszę od tego odpocząć po prostu. To super, że tak świadomie do tego podchodzisz. Nie, no jakbym tak nie robiła, to bym zwariowała przecież. Tak? Takie masz wrażenie? Myślę, że siepłoby mnie strasznie w głowę, nie? Tak. Że muszę. Zresztą wydaje mi się, że w tym momencie, jak tak dużo jest tego wszystkiego w social mediach i w ogóle my się też sami bardzo szybko przebodźcowujemy i dużo więcej musimy gdzieś tam uciekać od tego internetu. Przynajmniej ja zauważyłam tak po sobie, po moich znajomych, że im więcej czasu spędzasz w internecie, tym więcej czasu potrzebujesz gdzieś poza nim, nie? Zregenerować się w ten sposób. Tak. No. Dobra. No, powiem ci, ale jak mam taki czas, gdzie kiepsko się psychicznie czuję, to mam wrażenie, że nie mam siły na te rzeczy dobre dla mnie, tylko na to. Wiem, że spacer mi dobrze zrobi, ale on kosztuje mi więcej energii niż siedzenie tutaj. A ty nie. I okej, dobra, już sobie naprawdę odsiałam dużo kont, które sprawiały, że czuję się gorzej, a nie lepiej. I na przykład TikTok mam tak ustawiony algorytm, że wszystko, co tam widzę, jest super, jest dla mnie budujące, jako dla człowieka. Albo daje mi inspirację, albo daje mi wiedzę fajną. Ale ja zauważyłam, że ja jak zbyt długo siedzę na telefonie w ciągu na przykład dnia, bo nie wiem, na przykład pracuję, czy obrabiam, czy cokolwiek, mój mózg jest tak zmęczony, jakbym nie wiadomo, co robiła. No i teraz się wrócę w tą. I że ja po prostu muszę odłożyć ten telefon, że ja nie wyobrażam sobie go tego nie zrobić, bo po prostu zauważam po sobie, że to nie jest dla mnie dobre i muszę sobie odpocząć, nie? Co wtedy najbardziej lubisz robić? Leżeć. Ja sobie po prostu leżę, często z moim kotkiem, albo no, tak jak ci mówiłam, mieszkam na wsi i pokazywam się zachody słońca u mnie. Pięknie. To kocham wychodzić i patrzeć sobie na te zachody słońca i po prostu trochę sobie tak poddychać tym świeżym powietrzem. Posiedzieć sobie z moim kotem i już mi od razu jest lepiej, albo po prostu sobie posiedzieć i, wiesz, pochillować, totalnie nie robiąc nic, to mnie najbardziej uspokaja. To brzmi wspaniale. Jest. Kocham leżeć i nic nie robić i wiem, że dużo osób na przykład się o to obwinia. I dużo osób tak obwinia nauczy inne osoby za to, że potrafią. Bo tak nasi mówić, rodzice nie? nam tak zwykle mówili, że jak leżeliśmy, to co się lenisz? Marnujesz czas. A to jest. Ja latami wychodziłam z tego, żeby się oduczyć, że odpoczywanie nie jest tylko wtedy, kiedy coś robisz. Krótkim, ewentualnym czasem, który musi być produktywny jak cholera, tylko po to, żeby być jeszcze bardziej produktywna dalej i żeby ta forma odpoczywania dała mi coś do produktywności, do pracy. Nie? Więc po prostu nie znałam niczego innego i nauczyłam się, że to odpoczywanie naprawdę, czyli te takie zwykłe czynności, to takie nic nie robienie, to ten taki najzwyklejszy spacer, bez słuchania podcastu. Tak, po prostu w ciszy. Tak, że to najwięcej kosztuje, żeby to zrobić, bo masz zakodowane, ale przecież to nie robisz nic produktywnego wtedy, a to jest najbardziej produktywna cisza, której nasza głowa tak bardzo potrzebuje. Ja też się tego staram oduczać. Nauczyłam się też trochę bardziej słuchać swojego ciała i swojej intuicji,
bo wiem, że po prostu najlepiej mi ona podpowiada i przestałam się sugerować opinią i zdaniem innych osób, bo, no bo nie są w moim ciele, oni nie są w mojej głowie, oni nie wiedzą, czego ja potrzebuję, tylko je wyłącznie sugerują się swoimi własnymi doświadczeniami, które totalnie nie rezonują z moimi. Ale powiem ci, że ja miałam taki, jakby był cały ten TikTok o oświeceniu, że w ogóle wyzwolenie i w ogóle, ja faktycznie miałam taki moment, gdzie po prostu bardzo dużą energię i uwagę skupiłam na tym, żeby siebie samą rozwinąć i żeby siebie samej słuchać. I faktycznie dużo mi to pomogło i faktycznie dużo lepiej czuję się w swojej głowie i dużo łatwiej mi się żyje, jak po prostu odpuściłam sobie i innym życie ta czyjeś dyktando. No bo to nikomu nigdy nic dobrego nie zrobiło, nie? Będziemy kleić kryształy, ale muszę sobie najpierw wymapować, co chcę zrobić. A, dobra, nudowa kredka Tak, bo kryształy są srebrne, multicolor i są perełki, więc wtedy robię sobie takim bazowym kolorem, ale jak robię jakieś kolorowe kryształy, to robię w kolorze kryształu. Będzie... A mówiłaś coś wcześniej nam tu, że wieczorami zawsze pracujesz, tak? W nocy. Po nocach, nocy malujesz? To jest moja zmora i zbawienie jednocześnie. Ja po prostu, ja zawsze byłam bardziej produktywna w nocy. Jak zaczynałam Instagrama, to też głównie malowałam się w nocy, no bo wracałam po pracy albo po studiach, no i malowałam się wieczorami. I ja po prostu lubię malować, jak jest ciemno, bo mi zasłonienie rolet nic nie da. Jakby, bo ja się wtedy nie czuję na tyle produktywna, nie czuję się na tyle rozbudzona i w ogóle. Nawet jakbym chciała nagrywać w dzień, to jak za każdym razem jak nagrywam coś w dzień, to mi to po prostu się nie podoba. A dzisiaj nagrywamy w dzień, w środku dnia. Tak, specjalnie dla ciebie poszłam spać wcześniej i obudziłam się wcześniej. Dziękuję! Więc też... jakby inaczej jak maluję kogoś, no bo wiadomo, na kimś to zawsze będzie wyglądało inaczej, a inaczej jak maluję siebie, tak, nie? I z wyboru i specjalnie pod to podporządkowujesz sobie, nie? Tak. Inne rzeczy. Czyli o której zaczynasz zwykle i o której kończysz? Przeważnie zaczynam gdzieś około 21, 22, 23, 24. O! To jest taki przedział czasowy, no, przed północą. No i ja lubię kończyć tak o 5 rano na przykład, nie? Jak sobie już siądę. O Boże. Tylko że jak ja siadam do nagrywek, to przeważnie staram się ten czas wykorzystać jak najbardziej. I na przykład nagrywam kilka rzeczy, które mam już gdzieś tam w planach nagrać od razu, nie? Mm-hmm. Staram się to robić tak, żebym nie musiała codziennie nagrywać, bo wiem, że nie jestem na tyle energetycznie przygotowana i nie dałabym rady. Czyli wolisz bardzo mocno spompować się... Od razu. Ja mam tak, że ja nie jestem w stanie tak dużo dobrze nagrać, na przykład. Nie jestem w stanie dużo dobrze nagrać, więc ja z kolei robię tak, że wolę nagrywać 4 dni w tygodniu, ale na przykład po 5 godzin, nie? Dajmy na to po 4 godziny, a nie jednego dnia na przykład 10. Ale kiedyś taką jazdę sobie robiłam, ale byłam wtedy mega nakręcona, że muszę jak najwięcej, jak najlepiej i w ogóle wszystko. Nie, to ja się nie nakręcam. Ja mam taki bardzo luźny stosunek do rzeczy, które robię. Wiadomo, że jeżeli jest wow, to... Wow, jak super to słyszeć, wiesz, że rzadko kto w ogóle tak kiedyś tak miał, mówi, nie, kiedyś ludzie miałam mają mega, nasadzone w głowie mega stres, mega stres, mega presję. Że na przykład jest dobrze, ale co będzie, a może nie być już tak dobrze, nie wiem, zero. Nie, miałam coś takiego, wiadomo, wydaje mi się, że każdy to miał, tylko że ja po prostu uświadomiłam sobie, że to wpływa na mnie negatywnie. A ja nie chcę czuć się negatywnie, ja nie potrzebuję, tak samo jak nie czuję zazdrości, w sensie takiej typowo, że o dlaczego ona ma, a ja nie mam, tak takiego, o, ja też tak chcę. I jakby i robię to, żeby tak, to mieć, jakby... Tak, ja też w ogóle mam to, w sensie, że ja tak patrzę i tak... Wiadomo, że raz na jakiś czas pojawi się jakaś tam myśl, ale staram się ją bardzo szybko sobie wyperswadować. Ja też jestem taka, że ja dość mocno wierzę w przeznaczenie i wierzę w to, że wszystko to, co jest mi pisane do mnie, przyjdzie wtedy, że kiedy, to będzie. Kiedy będzie miało przyjść, więc po co mam się przejmować rzeczami, na które tak notabene nie mam do końca wpływu, skoro mogę się cieszyć szczęściem innych i po prostu pracować na swoje. Jakby nie mam potrzeby siania negatywnej energii w swoim życiu, bo i tak dzieje się dużo jakichś dziwnych rzeczy dookoła nas wszystkich. Złych, na które nie mamy wpływu. Więc jeżeli mam wpływ na to, jak się czuję i mogę sobie w jakikolwiek sposób wytłumaczyć swoje emocje i to, jak się czuję i nad tym popracować, to po prostu robię dla swojego własnego komfortu i bezpieczeństwa, no nie? Ja mam 27 lat, ja już trochę już pod kopułą ogarnęłam. Trochę już ten łeb pomyślał. No, myślę, że tak samo jak na przykład nie mam takich konkretnych marzeń,
bo zawsze wszystko do mnie przychodzi z zaskoczenia i mam wtedy takie podwójne wow, takie o, marzyłam o tym, ale nie marzyłam, ale tak, ja też trochę tak mam, że nie mam takich marzeń na zasadzie, że to są nie takie rzeczy, tego planu po prostu. Tak, takiego konkretnego, bo niektórzy mają bardzo nazwane, nie? Bardzo tak. Takie nazwane marzenia, a ja mam tak, że wiesz, chciałabym być maksymalnie długo szczęśliwa, nie? I to dużo rzeczy mi to przyniesie, takich, których teraz sobie nie wymyślę nawet. Tak, nie? Ja, i chcę, ja mam to samo. Chcę też spędzać czas na rozkminianiu też jakości swojego życia, nie? Niekoniecznie wypisywania listy i dążenia do niej, tylko myślenia, czego ja teraz potrzebuję i życia, wiesz, tu i teraz. Zauważyłam, że u mnie planowanie sobie czegoś na zapas nigdy nie kończy się dobrze, bo przeważnie kończy się rozczarowaniem albo odłożeniem planów na dalszy jakiś okres, więc stwierdziłam, że nie planuję tego po prostu. Nie planuję, nie myślę o tym, bo wiem, że prędzej czy później i tak to zrealizuję w jakikolwiek sposób, no nie? I jak masz z inspiracjami? Bo każdą osobę o to pytam i każdy trochę inaczej to ma. Czy gdzie się zbierasz? Czy masz typu tablicę na Pinterestie? Czy katalog w telefonie? Co to w ogóle jest? Kto to jest? Ja często robię sobie screeny. Po prostu. Screeny. Tak. I potem o nich zapominam, przypominam sobie za pół roku i mam takie o, fajny ten makijaż, muszę go w końcu zrobić, no nie? Albo różnie. Czasami na przykład odtwarzam makijaże, które już kiedyś robiłam, ale robię jakiś tam mały spin, żeby nie było, że robię to samo dokładnie, ale dodaję jakąś tam osobną rzecz. Na przykład kiedyś tak zrobiłam z makijażem z Nyxa, miałam takie gwiazdy. No i potem zrobiłam je też tylko w innej odsłonie. Do góry, na dole? Tak, potem zrobiłam je w innej odsłonie, no i planuję zrobić je jeszcze w innej odsłonie, bo mam kolejny pomysł na nie. To jest totalnie randomowe i czasami sama nie wiem, czasami mam takie, że totalnie nie mam inspiracji, ale też nie mam natchnienia, żeby coś robić, żadnego jakiegoś makijażu, więc przeważnie są jakieś inspo. Kiedyś zrobiłam też taki konkurs u siebie na Instagramie, żeby moi widzowie zaprojektowali makijaż. Nadal mam zapisane te makijaże, które mi się na przykład najbardziej podobały. No wiadomo, wybrałam jeden, ale mam nadal pozapisywane makijaże, które podobały mi się również i które chciałabym kiedyś zrobić. No ale czasami też o nich zapominam. Często się inspiruję wszystkim po prostu. Czymś, co widzę, albo tym, co czuję. Na przykład teraz mam fazę na graficzne tribale, no nie? I tylko ja bym robiła tak naprawdę. Więc ciężko jest mi wymyślić coś innego. Ale też nie lubię tych tribali, jak są rozmachane na całą twarz, tylko wolę właśnie, że jak jest skupione na oko. Więc przeważnie wychodzę dokładnie bardzo podobnie, tylko na przykład doklejam tyrkonia, albo nie doklejam, albo zmieniam kolor. No. Warianty jednej rzeczy, na którą masz faskę. Tak, totalnie. To jest... Lubię kryształy, jak jest ich tak nasrane po prostu. Tak, bo to wtedy daje największy efekt, jest też najbardziej spektakularny. No ale nie oszukujmy się, już też trochę, zwłaszcza na przykład jak kiedyś chodziłam na pierwsze eventy, no to było takie zachłyśnięcie, że wow, event, trzeba się odwalić jak szczur na otwarcie kanału. I siedziałam te 3 godziny i kleiłam te kryształy i jakby nie było przebacz, a teraz mam takie event na 12, wstanę o 10, pół godziny, no godzinę na make-up, prysznic i włosy, wychodzimy o tej i o tej, no zrobimy coś prostego, ci brokat na oko i jazda. Jak mamy robić skomplikowany make-up, to zostawiam sobie tylko i wyłącznie na social media już w tym momencie, no nie? Bo mi się po prostu, nie chcę już trochę. A na co dzień, czy nosisz makijaż i jaki w ogóle on jest? W ogóle. W ogóle. Czy tylko używasz teraz makijażu w ogóle, żeby robić content? Maluję się na eventy, maluję się na większe wyjścia, wiadomo, jakieś imprezy i tak dalej, tak. Ale jeżeli chodzi o tak na co dzień, to maluję się tylko stricte wyłącznie pod TikToka i Instagrama. Ale też jest taka prawda, że ja za dużo nie wychodzę. Jak już jadę, to jadę do sklepu na zakupy, po jakieś jedzenie, wracam do domu i zajmuję się sobą, a no jakby też nie potrzebuję tego make-upu. Poza tym ja miałam też taki trochę zgrzyt z makijażem, jak odeszłam z Inglota, to byłam totalnie przebodźcowana tymi makijażami, bo te makijaże musiały być tam mocne, ciężkie, bardzo wyraziste. I w pewnym momencie mnie to tak zmęczyło, że ja jak wyszłam od Inglota, to tak... przestałam się malować w ogóle. Ludzie na ulicy, którzy mnie przestali mnie poznawać. I dopiero po roku czasu, odkąd się zwolniłam, poszłam na szkolenie i zaczęłam na nowo wracać do makijaży bardziej kreatywnych, no nie? Ale też już potem wiedziałam, że do tego tematu po prostu muszę podchodzić bardziej ostrożnie i bardziej uważać na to, że makijaż nie zawsze musi być mega, mega z pompą,
Że czasami sobie mogę po prostu odpuścić, zrobić coś delikatniejszego, bardziej subtelnego, albo make-up no make-up, albo po prostu sobie odpuścić i robić make-upu, bo jest też to całkowicie okej. Okay. Co dla ciebie było najtrudniejsze w tej pracy, w sklepie? W sumie nie wiem już teraz. Czy że myślę, ilość ludzi, że ciągle coś się dzieje, Ja pracowałam na wyspie, więc w jednym punkcie to klima, bo cały rok była klima i to tak byliśmy pod samym nawiewem. Ale generalnie no myślę, że tak jak każda praca z ludźmi, nie? Jaka by ona nie była, no to praca z ludźmi odbija swoje piętno po prostu. Ale generalnie myślę, że ja bardzo lubiłam tą pracę, bo to była moja taka pierwsza prawdziwa praca na etat. I była przy makijażu, więc jak dostałam tą pracę, to w ogóle się mega jarałam, bo bardzo chciałam w ogóle dostać tam robotę. No ale finalnie myślę, że przytłoczyło mnie najbardziej to, że właśnie te ciężkie makijaże dzień w dzień. Nie wiem jak jest teraz. Ale wtedy nie było czegoś takiego jak make-up, no make-up, nie było to do końca. Musiałaś mieć chociaż, nie wiem, jeden brązowy cień na powiece, ale tak, żeby go było widać, że on tam jest. A teraz jak jesteś influencerką, to co dla ciebie jest najtrudniejsze w tym? Myślę, że kreatywne podejście do zadania, bo w pewnym momencie już wpadasz w taką rutynę, że dobra, to zrobimy to tak i tak i tak, i potem zastanawiasz, że każdy filmik masz ten sam, masz taką samą koncepcję, więc staram się też czasami z tego po prostu wyłamywać i zrobić coś bardziej kreatywnego out of the box. Bo takie popadanie w rutynę, no u mnie się to po prostu nie sprawdza. Dlaczego to się nie kleczy? U mnie się to nie sprawdza i na dłuższą metę zaczyna mnie to nudzić, a ja się nie mogę nudzić, bo jak mnie coś nudzi, to ja to zostawiam. A ja się, ja muszę po prostu robić coś cały czas nowego, no nie? Tak dlatego też jak robię makijaże. Doskonale cię rozumiem. To po co mam robić? To znaczy rozumiem twoją faskę na coś, i doskonalenie wokół tego. Ja mam coś takiego, że jak mnie coś nie rozwija dalej, to już mnie to nie interesuje. Po pierwsze, bardzo lubię siebie rozwijać w różnych kierunkach, a po drugie, lubię jak robię coś, co cały czas mogę dać do przodu, jakby co mogę cały czas rozwijać, no bo inaczej, no jakby... Tak wiesz, no jak już się robi nudno, to się robi nudno i nie ma żadnej motywacji. A jak możesz sprawdzić się w jakichś tam innych płaszczyznach, to zawsze jest ta taka lekka adrenalinka, większe zaciekawienie, jakby faktycznie masz taką chęć do tego działania, no nie? No bo wyzwanie, nie? Tak. No, wyzwanie jest. Najgorzej jak masz sztywny brief i musisz po prostu zrobić to, co masz w briefie, masz takie... No tak. A ja jestem taka trochę crazy, więc dopóki jest to na takiej granicy dobrego smaku, to jest okej, nie? No sobie coś tam przemycę. Kończymy klejenie. Podobno. Tak, podobno. Ja czuję, że mam tych diamentów trochę, ale jest spoko, jest spoko. Jak na to, że czułam, że mi tu przyklejesz tu jak taką kreskę, to nie jest tak źle. Nie ma takiego uczucia, nie klei mi się nic i nie jest ciężko, tylko czuję, że coś jest, coś tam trochę usztywnia. To pamiętam, zrobiłam sobie jakiś ten makijaż i nie wiem, czy widziałaś, że mam przyklejone włosy do twarzy i do tego perełki. Uwielbiam go, no. Nie jesteś w stanie tym normalnie mówić, bo czujesz, że te włosy są przyklejone na sztywno i masz takie... A powiedz, bo ja mam tak, że kiedy zaczął się tworzyć beauty YouTube, to ja zaczęłam go tworzyć i nigdy nie byłam po drugiej stronie. Wicki. To znaczy byłam, ale nie byłam, kiedy to było rozhulane w Polsce, więc byłam Wicką zagranicznych kanałów tylko. Ty byłaś po obu stronach. I co jest innego, co sobie wyobrażałaś, jak tylko oglądałaś treści w internecie, kontra jak tu już jesteś insidersko? Że to życie influencerów wcale nie jest takie show-wow, że to są normalni ludzie. To są tacy ludzie, jak każda nasza koleżanka ze szkoły, jakby totalnie nie ma czegoś takiego. Ja się z tym nie spotkałam, żeby ktoś traktował mnie gorzej, bo jest na przykład mniejszym influencerem, albo że ktoś mi życzy jakieś dziwne rzeczy i w ogóle, bo jakby no jestem konkurencją, totalnie nie. Że raczej jak już mam znajomych z branży i jakby już jestem tutaj, to wszyscy jesteśmy po prostu normalni, mamy po prostu bardziej nietuzinkową pracę i... I w sumie chyba to mnie tak najbardziej zaskoczyło, że to są normalni ludzie, to jest praca bardziej kreatywna i mamy więcej tematów do rozmów, jeżeli chodzi o jakieś tam właśnie wspólne eventy i w ogóle, więc to jest takie mega napędzające też, no nie? Takie kreatywne, fajne środowisko i każdy z nas robi to trochę inaczej, to jest najfajniejsze. Tak, i właśnie mi się mega to podoba, że niby pracujemy w jednej branży, no bo w większości no jednak ja jeszcze też obracam w Influ Beauty,
ale że każdy z nas jest mega totalnie indywidualny i każdy ma jakby swój nurt, w który uderza. Że jak nie mam pomysłu, co zrobić, na przykład nie wiem, jakiś content, albo potrzebuję inspiracji do jakiegoś materiału, to oglądam sobie contenty osób, które mają odmienny content ode mnie, żeby podłapać jakieś elementy, które mogę przemycić u siebie i zrobić to po swojemu. A śledzisz dużo ludzi robiących makijaże, czy właśnie nie? Ostatnio śledzę dużo osób, które sprzedają kamienie. W sensie ogólnie kocham taki klimat właśnie tych wszystkich kryształów, jak one są surowe i one odbijają światło i ci wszyscy kolekcjonerzy pokazują albo takie mega unikatowe sztuki, mam takie i wysyłam do mojej kamieniary, mówię, stara, życie byśmy sobie za to ułożyły. Ona mówi, no, ale kiedyś, Elka, to zrobimy, kiedyś to będziemy miały. Tak, dużo kamieni, ogólnie też gotowania, bo jestem właśnie jedną z tych osób, które wiecznie zapisują sobie TikToki z gotowania i nigdy nie gotują tego. To jest taka moja mała kolekcja. No i w sumie ja też lubię komentarii, więc mam bardzo różnorodny content. Jest tam też oczywiście makijaż, też są tam paznokcie, jest też ogólnie jakby taka tematyka beauty. Często wyświetlają się te filmiki, jak wydobywają na przykład te kamienie też, no nie? Jak oszlifowują, orze. Różny content mi się wyświetla, chociaż osobiście wolę oglądać content po angielsku, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że przez to, że bardzo lubię ten język, to łatwiej mi się ogląda ten content. Jest taki, wydaje mi się, że też na większym luzie i na większym spontanie jest robiony przeważnie ten content. Ci ludzie są tacy bardziej barwni i otwarci na różne tematy, w sensie przynajmniej to, co mi się wyświetla, no nie? Uwielbiam oglądać typa, on jest mega zajany ogólnie modą i ma na przykład takie metalowe skrzydła, takie naramienniki i robi taki bardzo futuringowy, contentowo, modowo outfity w ogóle, no nie? Ale ogólnie lubię czasami się po prostu tak ogłupić. Ja nie lubię oglądać contentu, który wymaga ode mnie dużego skupienia, bo ja oglądam takie rzeczy po to, żeby się ogłupić po prostu. Tak samo jak sobie włączam, na przykład takim moim guilty pleasure jest oglądanie Zmierzchu, nie? Albo 50 twarzy Greya. W sensie wielokrotnie. Tak, to mnie relaksuje wbrew pozorom. Nie wiem, czy to jest dziwne, ale wiem, że dużo osób tak robi, tylko nikt się tego nie przyznaje. Lecimy z brokatem na policzki. Mam nadzieję, że to się nie... Nie zważy tu. No. Słuchaj, musisz pokazać dwa kosmetyki, tak wymyśliłam. Okay. Z tych, co tutaj masz, które są super wyjątkowe i dlaczego? Pierwsza to będzie paleta Kaleidos, ale tyczy się to jeszcze jednej palety Kaleidos, której nie zabrałam ze sobą, czyli Escape Pod, ale głównie dla błysków, bo te błyski... W ogóle super te fiolety piękne, z brązem skontrastowane. Tak, takie tak. Kompletny dodatek kolorystyczny do tak. bazowych tych. I ja nie wiem, czemu oni wycofują tę paletę. To. W sensie oni, bo oni mieli serię piątek i podejrzewam, że na przez to, że są dużo nowości, które teraz wchodzi do nich, to wycofują właśnie te piątki. Bardzo mi się podoba to zamknięcie. Tak, że jest macie, lusterko, dobre. Macie lusterko i jest cyk, cyk. No, drugie bym powiedziała, że Kaleidos znowu, ten Gifted. Ja to pokazywałam, ale... Ja go właśnie też mam, bo kupiłam ten konkretnie. Yes. On jest największym dzikusem po prostu, jeśli chodzi o Kaleidos, o te rozświetlacze. Tak. A oni z nich słyną. To więc... jest w ogóle takie dziwne, słuchajcie. To jest... Nie ma... To jest magia. No dobra, to jeszcze pokażemy ten brokat od Flower Nose, który nie jest mój, tylko kradłam Władkowi, ale też jest przepiękny i to jest właśnie to, co nałożyłam Ewie. On jest różowy, ale ma też niebieski, fioletowy, odrobinę zielonego. Tak. Wow. No i tak jak ci mówiłam... Gęściutki. Ja nie wiem, jak te azjatyckie marki to robią, ale te brokaty są totalnie inne niż to, co my mamy w Polsce. I przez to są mega, mega wyjątkowe. Te palety, które mam właśnie azjatyckie, Flower Nose, ja nie chcę cię spoilerować, więc za dużo nie powiem, ale zostawiam je głównie dla błysków. I wiem, że będę korzystała głównie z tych błysków, które tam są. Okay. Ale Kaleidos za to lubię na przykład całe, no nie? Tylko ich cienie mają taką tendencję, że mogą lekko ciemnieć. Zależy się od bazy. Okej. Rozumiem. A tak Eliza mówi, bo wie, że zamówiłem cały taki duży zestaw z Flower Nose. No i będziemy tutaj testować. No. Z Państwem.
tą kolekcję, konkretnie też tą paletę zamówiłam i to jest Midnight Mermaid seria, ich jakby przedostatnia, bo ostatnia była taka łabędzia, jakby to nie mój vibe, ale księżycowe syreny to jestem ja i te opakowania, te cienie, no będziemy to wszystko przerabiać. Zamówiłam największe zestawisko normalnie, takie za 700 zł. Czuję się troszeczkę właśnie w takiej masce, jakbym była. No, ale powiem ci, tak pozytywnie, że w masce. Tak. Mówię ci, elfie uszy i czarne soczewki i to jest idealny strój na Halloween. Jakby ja bym mogła być takim elfem i do tego... Ja robiłam taką sukienkę z koralików, kiedyś jeszcze nie skończyłam, no. Ale do tego ta sukienka. Ja mam bekę zawsze z Halloween, bo robię tyle lat te makijaże, tam charakteryzacje, wszystko. A tylko raz w życiu w ogóle byłam na Halloween przebieranym. To ja byłam na chyba jednej takiej imprezie halloweenowej, potem szliśmy do klubu. Tylko, że malowałam inne osoby na Halloween, więc sama na swój make-up nie miałam zbyt dużo czasu, więc zrobiłam go totalnie po łebkach, pomimo tego, że miałam zaplanowany każdy krok makijażu, no nie? Więc... No to super, bo moja postać w ogóle nie miała makijażu, więc ja się przebrałam raz w życiu na Halloween, ale moja postać nie miała makijażu, więc... Drodzy Państwo, makijaż jest skończony. To jest skończone dzieło. Jak ja się cieszę, że my idziemy jeszcze na robotę, żeby inni mnie zobaczyli. To znaczy, ja siebie jeszcze nie widziałam, ale na pewno jest... No dobra. O Jezu, jest tego jest więcej niż sobie wyobrażam. Naprawdę jest dużo. O Boże, jak nabudowane. Ej, wiesz, że ja strasznie lubię takie rzeczy? Ja też. Ale... Nie chce mi się tyle kleić jakoś tak. Nie, to ja mam to, że mnie to klejenie totalnie uspokaja. Lubisz. I zawsze jak jest taka paciorkowa robota, to ja jestem w tym najlepsza. Ja jak mam cyrkonie, nim się one rozsypią, to wsypuję do jednego pudełka i któregoś wieczoru sobie siadam, rozsypuję je i je segreguję. I dzielisz? Tak. To akurat to takie coś też lubię. I klejenie. Takie, że malutkie. Że ja muszę skupić swoją uwagę na jakimś takim dłubaniu. Kocham to. Uwielbiam. Na maksa mi się podoba. Na maksa bardzo ci dziękuję. Ja w ogóle podoba mi się, że te moje różki tutaj tak w ogóle. Nie, że ci wyciągnęłam tutaj ucho, ale ta pogrełka ale mówić elfie uszy i czarne soczewki. Aha. I kostium na Halloween. Gotowy. Jak taki elfik, love it. Ale super w ogóle te usta, ten błyszczyk dał takie chłodne drobiny fajne. On jest tak, tam się dużo dzieje w ogóle. Tak. Specjalnie go powiedziałam, że będzie tutaj on point. Pięknie, ale po prostu jak ty łączysz to, że to są cyrkonie z perłami i to jest po prostu tak perfekcyjne. Po prostu ta laska jest szalona, proszę ją followować wszędzie, gdzie się da. Proszę tam, wiecie, Instagram, TikTok, te dwa profile, tak, więc... I'll appreciate that. Tak, super, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie i jakby to jest mój childhood dream, także... O, cieszę się bardzo, niesamowite. Też się mega jaram. No i cieszę się, że ci się podoba, bo mi też się on podoba i chyba go sobie odtworzę. Nice, dobra, ale to jestem ciekawa, co wyjdzie. Dobrze. Tak. Super. Cześć.